Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Zakółka. Szanowni Państwo, w weekend nastąpiła zmiana czasu na zimowy, a to już nieodzowny znak, że nasze auto musi być już przygotowane na wszelkie warunki zimowe. I właśnie o tym, na co zwrócić uwagę, jak przygotować te podstawowe elementy w aucie tak, aby ta zima bez problemu przebiegła. Zapraszam serdecznie do obejrzenia dzisiejszego magazynu. Okres zimowy, szanowni Państwo, dla nas kierowców, jak i dla naszych aut, jeden chyba najtrudniejszy okres w ciągu całego roku. W miarę jak dobrze przygotujemy się do tego okresu, tak lepiej nam będzie go, że tak powiem, lepiej go będziemy spędzać. Także nasze auto również musi być przygotowane, tak samo jak my się ubieramy na okres zimowy, inaczej niż w lato, tak samo auto też musi być przygotowane na ten okres zimowy. I oczywistą rzeczą jest, że powinniśmy tak naprawdę już mieć zmienione te opony na zimowe bądź też wielosezonowe. O tym, które opony dla kogo, mówiliśmy w poprzednich odcinkach. I tutaj nie ma wątpliwości, te opony zimowe muszą się znaleźć na naszym aucie, abyśmy mogli bezpiecznie pokonywać ten czas zimowy. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę w okresie zimowym, jest stan oświetlenia naszego auta. Dużo krótsze dni, szybciej zapadający zmierzch, to wszystko wpływa na to, że nasze oświetlenie jest nam bardziej potrzebne niż w okresie oczywiście zimowym. Czyli od prawidłowo ustawionych świateł poprzez to, czy one w ogóle działają. I nie skupiamy się tylko na przodzie, ale również tył, również światła pozycyjne. Czy są dobrze ustawione, czy żarówki też mają tą swoją jasność, prawda? Bo żarówka również się, szanowni Państwo, nie tylko psuje w momencie, kiedy nie świeci, ale ona się również zużywa z każdą godziną świecenia. Także te światła również nie świecą. Po roku czasu nie świeci ta żarówka tak samo, jakby była nowa. Szczególnie widać to w światłach ksenonowych, gdzie te żarniki również się wypalają i tą różnicę w świeceniu widać bardzo dobrze. Też w przypadku żarówek, gdy była zmiana jednej na przykład, też widać właśnie różnicę w jasności świecenia. Dlatego żarówki warto sobie zmieniać parami, a nie pojedynczo. Wtedy mamy równomierność świecenia po prostu obu. Kolejną rzeczą jest widoczność, o którą musimy zadbać. Dni szare, ponuro, dużo, mam nadzieję, że dużo nie będzie, ale też częściej padający deszcz, zamglenia. Także musimy zadbać o to, czy pióra wycieraczek dobrze nam zbierają wodę z przedniej szyby. Wszelkie pozostawione smugi przez wycieraczki, to wszystko będzie nam przeszkadzać właśnie w porze wieczornym, w nocy, gdy będziemy jechać. Także zadbajmy też o pióra wycieraczek. Czy nie są nadmiernie zużyte, to powinniście Państwo sami też zauważyć podczas normalnej eksploatacji. Jeżeli mówimy o widoczności, oczywiście niskie temperatury. Pomyślmy, czy w zbiorniczku ze płynem do spryskiwaczy nie siedzi jeszcze letni płyn. Wystarczyły sprzed tygodnia lekkie przymrozki i mi już na przykład złapało, ścięło mi ten letni płyn do spryskiwaczy, który miałem. Teraz oczywiście już mam zimowy, mimo że może nie jest już przydatny, ale poranki mogą się zdarzyć takie, że jednak ten mróz złapie ten letni, przymarznie, a wiadomo, że wężyki doprowadzające płyn do samych dysz są bardzo cieniutkie i właśnie tam najczęściej powstaje te zamarznięcie płynu do spryskiwaczy, dlatego warto już się zaopatrzyć, czy też zmieszać sobie nawet troszeczkę, bo tych mrozów co prawda mocnych nie ma, czy też wlać taki 100% zimowy płyn
do zbiorniczka. Co do jeszcze widoczności, oczywiście wilgotne powietrze, które w tej chwili mamy, też warto zadbać o to, aby te nasze szyby w środku auta mniej parowały, czyli zadbać o czystość po prostu. Wystarczy raz w miesiącu umyć tą przednią szybę przede wszystkim i boczne, a zdecydowanie rzadziej i mniej będą zachodzić właśnie parą w takim okresie. A dodatkowo, aby też mniej parowały te nasze szyby, wymienić czy też skontrolować filtr kabinowy, czyli filtr, który oczyszcza nam powietrze dochodzące do wnętrza pojazdu. Jak zima, szanowni państwo, to oczywiście i niskie temperatury. Miejmy nadzieję, że może nie tak niskie jak w zeszłym roku, ale oczywiście stan akumulatora. Stan akumulatora, o którym zapominamy często sprawdzić jego stanu przy okazji chociażby wymiany oleju. Zazwyczaj każdy warsztat ma taki podstawowy miernik obciążeniowy, gdzie od razu możemy zweryfikować, czy ten akumulator jeszcze jest coś wart. W takich porach letnich, czy takich jesiennych jak dzisiaj, ten akumulator normalnie może pracować, ale wystarczy, że ta temperatura nagle wyskoczy minus 5, minus 10 i już zdecydowanie zweryfikuje nam to, czy ten nasz akumulator przeżyje tą zimę, czy też już się warto rozglądać za kolejnym. Akumulator też ma swoją żywotność. Gdy wszystkie rzeczy elektryczne, ładowanie, nie ma przepięć, to akumulatory potrafią wiele lat wytrzymać, ale gdy raz, kilka razy doprowadzimy do głębokiego rozładowania, taki zwykły akumulator może to już zdecydowanie nadwyrężyć go i już zdecydowanie zmniejszy jego żywotność. Także taka regularna kontrola, przy okazji wymiany oleju, poprosić w warsztacie, aby właśnie takim miernikiem sprawdził ten akumulator pod obciążeniem i tu możemy wtedy podjąć decyzję, czy warto czekać do tych zdecydowanie minusowych temperatur, czy lepiej wcześniej zareagować i go wymienić. Wrócę jeszcze do wnętrza auta. Oprócz czystości szyb też wpływ ma na to wilgotność w ogóle w naszym aucie. Także jeżeli mamy tekstylne dywaniki w aucie, warto je pomyśleć, czy nie zmienić na gumowe, czy też mamy dwa komplety właśnie na lato i zimę. Gdyż właśnie tekstylne, w momencie kiedy będzie padać, będzie śnieg, będzie błoto pośniegowe, wszystko to wnosimy do swojego auta i w takie tekstylne dywaniki świetnie to ta wilgoć wchodzi i świetnie tam się trzyma. Także będzie wilgotno w aucie. Z dywanika gumowego możemy raz na jakiś czas te błoto, tą wodę, która się roztopi podczas jazdy, można po prostu wylać, czy też wytrzeć taki dywanik. Zdecydowanie lepsze rozwiązanie na zimę. I szanowni państwo, chyba ostatni element, na którym warto chwilkę poświęcić, to są uszczelki. Uszczelki drzwi, uszczelki klapy tylnej bagażnika. Też warto raz chociaż w roku przed tym okresem zimowym przesmarować odpowiednim preparatem, zakonserwować te uszczelki, aby one były też elastyczne, ale również i nie przywierały właśnie nam do drzwi. Łatwiej będzie otworzyć, nie będziemy musieli się siłować. Jeżeli chodzi o drzwi, zostają jeszcze oczywiście zamki. Te osoby, które używają, a dużo osób już tych używa oczywiście zdalnego otwierania, czyli z pilota, prawda? Rzadko kiedy wkładamy ten fizyczny kluczyk do stacyjki, przekręcamy, aby auto odblokować czy też zablokować. Bateria w pilocie oczywiście może się skończyć i przyjdzie taki moment, że będziemy musieli użyć tego fizycznego kluczyka i wtedy może się okazać, że ten zamek w ogóle od kilku lat już nie działa. Nie działa, nie można włożyć kluczyka, nie można przekręcić. Dlatego też warto się nad zamkiem pochylić, przesmarować, zakonserwować, aby nie było niemiłych niespodzianek. Szanowni państwo, temat coroczny. Coroczny, warto sobie przypominać, mówię, te wszystkie rzeczy, o których dzisiaj mówiłem, to pół godziny poświęcić i mamy auto tak naprawdę przygotowane praktycznie we własnym zakresie. Dlatego zachęcam, aby takie rzeczy, takie czynności dokonywać przy aucie i wtedy zima nam przebiegnie bezproblemowo, mam nadzieję.
Także, szanowni Państwo, życzę Państwu lekkiej zimy. Do zobaczenia za tydzień.